Twój poprzedni utwór został tak średnio przyjęty w internecie ze względu na dużo przekleństw. Dlaczego te przekleństwa pojawiają się w tych utworach? Ty to tworzysz, więc dlaczego tam je wyrzucasz? Z czego to wynika? Nie wiem, taki jestem. To nie jest tak, to nie jest żadnym utworem, który wychodzi ode mnie, czy gdzieś tam leży w szufladzie. To nie jest tak, że ja, też z Michałem, no bo robimy wspólny projekt, tak? Więc to nie jest tak, że my decydujemy, o! teraz zrobimy taki utwór, bo on odpowie tutaj i tutaj, albo tu go puszczą. Nie no, mamy utwór, gdzie jest na przykład chyba trzyminutowy wiersz na koniec tego utworu, bo mieliśmy taką fazę, żeby akurat tak było. E, więc tak samo jest z tym, no, jakby ja nie zastanawiam się m, za bardzo nad słowami, których używam, po prostu to płynie ze mnie i, i taki jestem, więc to nie jest e, przemyślane czy coś, że o wrzucę sobie, żeby być jakimś gangsterem, co nie? <śled> mm. e, bo to też, no, nie klei się do mnie. No więc, no to, że został źle odebrany, no, źle go odebrały osoby, do których nie został on skierowany zdecydowanie, no, bo myślę, że większość osób też, które się dowiedziały o tym tworze, no to przez media, no a umówmy się, no portale, portale takie plotkarskie, no to nie czyta tego nasz target, że tak powiem, no. A co jest twoim targetem? Co jest waszym targetem? Kto? Ludzie w naszym wieku, którzy, którzy lubią hip-hop, lubią zabawę, zdecydowanie e, też większość numerów, które jest w naszym wspólnym projekcie, e, no, są właśnie takie e, no, klubowe do imprezy, wiadomo, no, bo my często chodzimy na imprezy, e, lubimy te klimaty, więc robimy też takie utwory. Więc zdecydowanie do osób, które no, po prostu trochę więcej luzu, co nie?